Słowo za słów. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Mateusz Janiczek, radny Rady Miejskiej w Tuchowie, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radzie słuchaczy. Tuchów ostatecznie wycofał się z tak zwanej deklaracji LGBT. Podobnie zrobiło część innych samorządów w Polsce. Jeżeli chodzi o głosowanie, przeciw było sześciu radnych, za osiem jedna osoba wstrzymała się od głosu. Pan był w tej szóstce. Jak rozumiem, pana, pana zdanie w tej sprawie się nie zmienia. No tak, gdy podejmowaliśmy tę uchwałę w 2019 roku, za jej podjęciem głosowało 12 lub 13 radnych, tej chwili nie pamiętam. Natomiast zaskakująca jest sytuacja, kiedy właśnie po dwóch latach nagle ci radni zmieniają swoje podejście, tak jakby zmienili swoje ideały i przekonania w jakiejś obawie. Tylko ja nie wiem zbytnio w jakiej obawie i o co, bo tak naprawdę byłem zaskoczony, że ten punkt stanął właśnie na komisjach i potem na sesji Rady Miejskiej wycofanie się właśnie przez naszą wspólnotę samorządową z tej uchwały, która miała na celu ochronę polskiej rodziny i naszej kultury i tradycji. Więc byłem właśnie tym faktem zaskoczony, ponieważ nikt od nas nie oczekiwał, żebyśmy się z tej deklaracji wycofywali. No to panie radny, dlaczego w takim razie zdecydowaliście się już jako radna na ten krok wstecz? Czyż z wnioskiem wystąpiła pani burmistrz i większość radnych, że tak powiem, przechyliła się do argumentu pani burmistrz w obawie o utratę jakichś środków. Tylko Były to jakieś konkretne już środki, które mogliście w następnych miesiącach stracić? Nie wydaje mi się, żeby w ogóle taka, taka groźba i realne ryzyko istniało z tego względu, że samorządy gminne czy powiatowe nie dostają środków i funduszy bezpośrednio z Unii Europejskiej, tylko z samorządu województwa, czyli u nas przez rząd marszałkowski, a z tego co wiem, no to żadna tutaj wola... Czy jakaś, że tak powiem, propozycja z rzędu że żebyśmy się wycofali z naszej tutaj deklaracji nie wpłynęła, więc tak powiem była to własna inicjatywa pani burmistrz? No, my tutaj, jako radni związani z prawem i sprawiedliwością, jasno staliśmy na stanowisku, że no popieramy te nasze wartości, za którymi głosowaliśmy w 2019 roku i nie zamierzamy ich zmieniali się, z nich wycofywać. Natomiast tutaj pewne wątpliwości były, zwłaszcza jeżeli chodzi o miasta partnerskie, które chciały zerwać współpracę z Turcją. Tak, jedno miasto zerwało tą współpracę, natomiast według mnie no było to bezpodstawne zerwanie, bo, że tak powiem, w wyniku naszej. W wyniku naszej deklaracji, żadne prawa żadnym osobom nie zostały odebrane, ani żadne osoby, że tak powiem, nie zostały przez to w żaden sposób skrzywdzone. Sesji, na której wycofano uchwałę, deklarację odnośnie LGBT, nie prowadził jej przewodniczący Rady Miasta Stanisław Obrzut, który złożył rezygnację. Był to jeden z powodów tej decyzji? Yy, tak, no z tego co wiem, byłby, był to tak zwany już argument. Ostateczny. No, pan Stanisław Obrzut jest bardzo też znaną i postacią w Tuchowie, też dzięki temu, że ma jasno określone swoje poglądy i wartości, i zawsze stara się postępować zgodnie ze swoim sumieniem, więc była to tak zwana wyraz swoich pryncypiów i przekonania. Pan Stanisław na komisjach jak i na sesji, bardzo. Jasno przekonywał też radnych, starał się właśnie przekonywać ich, żeby nie głosować za odwołaniem deklaracji LGBT. I była to jedna właśnie z przyczyn odwołania, ale z tego co wiem, że rozmów z Państwem Słowem nie jedyna. Czyli co, panie radny Tuchów, będzie miał teraz nowego przewodniczącego Rady Miejskiej? No prawdopodobnie tak, ponieważ pan przewodniczący złożył swoją rezygnację już miesiąc temu. Jeszcze w październiku. I na najbliższej sesji, która będzie miała miejsce w dniu dzisiejszym, będziemy podejmowali no bo, że tak powiem, wymogi prawne są że to, jest bardzo skomplikowane, dywagacja a po prostu wymogi prawne są takie, żeby przyjąć po prostu przyjęcie rezygnacji. I jeżeli pan Stanisław, że tak powiem, podtrzyma swoją wolę yy, rezygnacji, no to, to wtedy będziemy. Nikt nie zmusi, żeby dalej Tak, mówić, no bo jest. nie można nikogo zmuszać do tego, żeby wbrew swojej woli zajmował stanowisko, prawda, którego którego nie chce piastować, też mi się wydaje, że ze względu przede wszystkim, że nie chcę firmować niektóre poczynania Rady Miejskiej swoim nazwiskiem. Pół roku temu, kiedy ostatni raz gościł Pan na naszej antenie, na antenie radia RDN Małopolska, apelował Pan o obniżenie cen ze śmieci w Tuchowie, twierdząc, że można taniej. Od 2020 roku już nie spółka do Rzeczy Białej, a prywatna firma będzie zajmować się odbiorem odpadów w Tuchowie. Oferta w przetargu była po prostu tańsza, zatem, czy teraz? Dla mieszkańców będzie taniej. Panie redaktorze, od przyszłego roku będzie nowa firma. Y, A powiedziałem firma. Od 2020, będzie po prostu 2022. Tak, roku, tak będzie, 2020, będzie nowa firma. Będzie to firma Ecotech. Y, zobaczymy, jak będzie wyglądała współpraca z nową firmą. Na pewno będą te nowe doświadczenia po wielu latach współpracy z Dorzeczem. Mam nadzieję, że przełoży się to też na jakieś przynajmniej symboliczne obniżenie opłat za odbiór odpadów od mieszkańców, ponieważ firma, która wygrała przetarg złożyła ofertę 800 tysięcy niższą od dorzecza. Jest to też oferta niższa od oferty, które dorzecze składało na, na poprzedni i na ten rok, co jest bardzo zaskakujące. Natomiast nie może to dziwić, panie redaktorze, też mając na uwadze to, o czym też Radio RDN pisało między innymi, czyli o tym, że spółka do rzeczy białej prostu zarabiała znaczne środki na, na odbierze odpadów od mieszkańców Tuchowa, no wystarczy powiedzieć, że w poprzednim roku było to 700 tysięcy, teraz już z informacji, które mam za trzy kwartały jest to ponad pół miliona Mówi złotych. Mówi pan po prostu nadwyżce w budżecie, tak? Znaczy, mówię po prostu o nadwyżce w budżecie do rzecza na odbierze i zagospodarowanie odpadów z gminy Tuchów. Dobrze, panie radny, to śmieci mamy już za sobą, zobaczymy jak będzie rozwijać się ta sytuacja w przyszłości, a co z innymi opłatami dla mieszkańców? Większość gmin podnosi od następnego 2022 roku podatki, między innymi rolny, transportowy od nieruchomości. To samo czeka gminy Tuchów? Mm, tak, z wstępnych informacji, które już i decyzji, które podjęliśmy na komisjach, to nieznaczny wzrost podatków dla mieszkańców będzie. I powiem szczerze, że jestem temu przeciwny, natomiast jest to jakiś taki kierunek, który idą wszystkie gminy, i chyba w tej chwili jest to nieuniknione. Procentowo, jak można powiedzieć. jaka To, no to jest będzie rzędu. o kilka, kilka procent, to będzie. To nie będzie znaczna podwyżka, to będzie około 6%. No to w takim razie zostajemy przy pieniądzach i zapewne podwyżkach. Będzie głosował pan za podwyżką dla burmistrz Tuchowa, pani Magdaleny Marszałek. Ta ustawowo od następnego roku musi nastąpić. Tak, na najbliższej sesji będziemy podejmowali ten temat. I prawdopodobnie. Skoro jest to wymóg ustawowy, też jeżeli ustalimy odpowiednią kwotę, też dla pani burmistrz, to pewnie będę przychylnie głosował za tą podwyżką. Będzie to podwyżka ta minimalna, która musi być, czy na przykład. Wyższa? Nie wiem, panie redaktorze. Dopiero przed nami jest sesja Rady Miejskiej, tam dopiero będziemy ustalać to wynagrodzenie. No, ale te widełki, tak jak wiemy, to mogą być od 14 praktycznie do prawie 20 tysięcy złotych brutto, więc jest to znaczna podwyżka dla samorządu. A radni w Tuchowie też będą podwyższać swoje diety? Możecie, nie musicie, według ustawy. Tak. My po prostu przyjęliśmy na poprzedniej sesji po prostu ten wyśrodkowany współczynnik, czyli tak, na środku tych możliwości, które nam, że tak powiem, ustawa pozwoli. Czyli jakie to są kwoty w tym momencie? No w, tych, w tym momencie, z tego co pamiętam, to jest to około 1500 zł. Mhm. Poseł Wiesław Krajewski wczoraj na antynie naszego radia zapowiadał, że nowy nabór wniosków do Polskiego Ładu ruszy na przełomie października i listopada. W pierwszym naborze Tuchów otrzymał 7,5 miliona złotych głównie na infrastrukturę drogową gminną. Teraz jakich wniosków należy się spodziewać? ze tak, strony Tuchowa? W ostatnim właśnie naborze udało się nam pozyskać 7,5 miliona dzięki właśnie rządowemu funduszowi rozwoju inwestycji lokalnych. Mam nadzieję, że dzięki tym środkom uda się wyremontować z kilkanaście odcinków drogowych w naszej gminie, bo naprawdę są takie miejsca, gdzie ta potrzeba jest widoczna i każdy użytkownik tych dróg wie, że można sobie te nowe samochody uszkodzić, więc infrastruktura drogowa, zwłaszcza po zimie, może być jeszcze gorszym w sytuacji, dlatego tak ważne jest popra i poprawianie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co gmina będzie składała... Hmm, na przyszłe wnioski. Myślę, że tutaj powinien zostać złożony też wniosek na budowę oświetlenia przyulicznego. Przy bo jest wiele wniosków mieszkańców, wiele potrzeb w tym zakresie zgłaszanych do Rady Miejskiej i mi się wydaje, że to też, mimo że to się wydawać może komuś, to jest prosta sprawa, natomiast jest to też po pierwsze bardzo drogie. Po drugie, z tych odcinków bardzo wiele i myślę, że tutaj na pewno tutaj yy, dzięki temu funduszowi Polski Ład moglibyśmy wspomóc tych mieszkańców i przychylniej popatrzeć na ich wnioski, jeżeli chodzi o oświetlenie. No drogo. to Panie Radny, to jest jeden wniosek, a z tego co się orientujemy, trzy wnioski będzie mogła złożyć Tak, każda Prawdopodobnie gmina. z tych pierwszych zapowiedzi, yy, które słyszymy od pana premiera Mateusza Morawieckiego, yy, będą to mogły być, każda gmina będzie mogła złożyć trzy wnioski. No, wydaje mi się, że też powinniśmy w kolejnych krokach podejść y, bardziej ambitnie do tematu i złożyć jakiś wniosek, który, że tak powiem, y, pasowałby nas jakoś lidera w regionie i pozwoliłby w Tuchowie zrobić jakąś inwestycję, której zazdrościliby nam y, pozostałe gminy okoliczne. No to czego w takim razie Tuchowowi mogłyby zazdrościć inne gminy okoliczne? Już mówmy o konkretach. Panie redaktorze, jest temat, który się przewija chyba od 20 lat i to jest to temat budowy basenu w Tuchowie. Ja myślę, że mimo tego, że niektórzy mówią, że jest to nierealne, jest to niemożliwe, według mnie jest to jak najbardziej możliwe i przy odpowiedniej współpracy z sąsiednimi gminami, nawet bardzo realistyczne, bo też gdzieś już rozmawiałem z kilkoma osobami, to nim przychylnie spoglądają na ten projekt i myślę, to że. basen otwarty czy basen zamknięty? Czy w tej chwili jest to ciężko dywagować? Natomiast łatwiej na pewno byłoby przeprowadzić budowę basenu otwartego, który mógłby być funkcjonalny w okresie letnim. Natomiast przy od przeprowadzeniu odpowiednich analiz, myślę, że też można było się pochylić nad basenem zamkniętym. Mhm. Wiadomo, nie byłby to taki basen ogromny, prawda, jakichś ogromnych rozmiarów i wielkości, ale myślę, że na potrzeby gminy Tuchów i okolicznych gmin, gdzie m.in. dzieci ze szkoły mogły po prostu mieć naukę pływania w tym basenie, nie musiałby dojeżdżać do Tarnowaczy czy do innych miejscowości, byłoby to bardzo ważne i cenne. A za niedługo mieszkańcy Tuchowa mogą jeździć na basen, na przykład, do Bistuszowej w Ryglicach, bo z tego co wiemy, tutaj te plany również są tak żeby w Ryglicach taki basen wybudować, zatem jak deklaruje pan radny, Tuchów nie chce być gorszy. No oczywiście, skoro można w Ryglicach, myślę, że też możemy o tym pomyśleć w Tuchowie. Panie radny, wróćmy jeszcze na chwilę do tematu dróg. Nie będzie Sylwestra na nowo otwartej obwodnicy Tuchowa, jak tutaj mówiły wcześniejsze zapowiedzi. Już teraz wiemy, że koniec prac będzie najprawdopodobniej na wiosnę. Na ile to jest realny termin? Może się coś jeszcze przesunąć? Z ostatnich informacji, które do nas dobiegają, wydaje się, że realistyczny termin jest to pierwszy kwartał, ale myślę, że to może być w okolice marca i wtedy możemy mieć zakończenie tych prac. Jeżeli oczywiście pogoda będzie łaskawa dla wykonawcy, no teraz jak widzimy, te warunki atmosferyczne są dość dobre, więc wydaje mi się, że jeżeli one będą, będą trwać i nie wydaje się nic nieprzewidywalnego, to. W marcu powinniśmy mieć zakończenie budowy obwodnicy. Tuchowa. Jakie prace tam jeszcze zostały do wykonania? No jeszcze trzeba zrobić przede wszystkim jedną ważną rzecz i to będzie na pewno utrudnienie dla kierowców, czyli budowa ronda, która się zaczęła przy ulicy Ryglickiej i tam rzeczywiście w godzinach szczytu może być utrudniony ruch, bo tam na pewno będzie wprowadzony ruch wahadłowy. Ale jeżeli już to przetrwamy, to potem już będzie zdecydowanie z górki i będziemy się mogli wszyscy cieszyć właśnie nową obwodnicą Tuchowa. Mateusz Janiczek, radny Rady Miejskiej w Tuchowie, był moim i Państwa gościem, gościem dzisiaj o poranku w Radio Erden Małopolska. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo.